Mieszkańcy Mławy świętowali dzień patrona swojego miasta, świętego Wojciecha. Jak zwykle uroczystości odbyły się przy pomniku tego czeskiego męczennika i jak zwykle 23 kwietnia, w dzień śmierci duchownego. Cieszę się, że spotykamy się tradycyjnie przy pomniku naszego patrona, świętego Wojciecha. Świętego, a w związku z tym osoby szczególnej dla nas, ale i dla naszych przodków również. Zdecydowano, że święty Wojciech na tyle wypełnił treścią swoje życie, młode życie, krótkie życie, że jednak uznano, że jest świętym. Poświęcił się dla drugiego człowieka. Niósł przesłanie wiary, przesłanie miłości, którą głosił Jezus Chrystus. I za to przesłanie został zamordowany. To dlatego Bolesław Chrobry wykupił jego ciało, to dlatego spoczęło ono w Gnieźnie, to dlatego zdecydowano, że nasza ojczyzna Polska będzie miała patrona, za patrona świętego Wojciecha. Jaka musiała być głęboka wiara, przeświadczenie, że to nie tylko zmiana wizerunkowa naszego herbu, herbu naszego miasta, ale potrzeba serca, głęboka potrzeba, które wynika, że święty Wojciech będzie nas wspierał. Na mławskie uroczystości, oprócz oczywiście mieszkańców miasta, harcerzy, delegacji miejskich instytucji, zaproszono również parlamentarzystów obecnej kadencji Sejmu. Tak, panie burmistrzu, Mława jest wyjątkowym miastem i tutaj mieszkają wyjątkowi ludzie. Przed 6 wiekami słusznie dokonano takiego wyboru. I myślę, że rzeczywiście święty Wojciech czuwa nad wami, a to jest takie piękne, że zawsze podczas wszystkich uroczystości z państwem jest młodzież, harcerze. I to jest taka wymiana pokoleń. I ta młodzież, słysząc te słowa, na pewno gdzieś tam sobie zakoduje. I droga młodzieży, aby święty Wojciech był dla was takim wzorem do naśladowania. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszej uroczystości, władzom miasta Mławy, panu burmistrzowi, jego współpracownikom, pocztom sztandarowym, wszystkim tu obecnym za to, że jak co roku możemy się tutaj spotykać w godnej oprawie, wyrażać hołd patronowi miasta i w ten sposób świętować jego narodziny dla nieba. Święty Wojciech jest patronem Mławy od połowy XVII wieku. Tegoroczne uroczystości rocznicy śmierci praskiego biskupa zbiegły się z 590. rocznicą nadania Mławie praw miejskich. Święty Wojciech jest jednym z trzech głównych katolickich patronów Polski. Jego kanonizacja odbyła się w 999 roku.